Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym cienkich klientów jako alternatywy do aktualnie niedostępnych Raspberry Pi. W kilku filmach na ten temat postaram się zaprezentować różne, ale przede wszystkim dostępne zamienniki dla popularnej maliny. Tym razem padło na Wise D90D7, który, i tutaj ciekawostka, był kupiony jako D50D, ale bez dysku i tylko z 2 GB pamięci RAM, co robi z niego tak naprawdę katalogowy model D00D. No, ale prawda jest taka, że różnice pomiędzy modelami 00D, 50D i 90D mają miejsce tylko w ilości pamięci RAM i rozmiarze dysku flash. W przypadku tych modeli nie ma znaczenia, na co natrafisz przy kupnie, bo flash i tak leci do wymiany, a rozbudowa RAMu to nie problem. Więcej o istotnych różnicach powiem zaraz po otwarciu obudowy. Sama obudowa, podobnie jak w serii ZX0, o której już opowiadałem, to czarny, regularny prostopadłościan, który całkiem stabilnie stoi sam, bez dedykowanej podstawki. To ważne, bo naprawdę ciężko ją znaleźć. Natomiast w porównaniu do Z90 jest to urządzenie zauważalnie mniejsze w każdym z wymiarów. Z przodu obudowy znajdują się złącze mini jack mikrofonu i głośników, dwa porty USB 2.0, dioda aktywności oraz włącznik. Z tyłu umieszczono zabezpieczenie Kensington, złącze zasilania 19V, gigabitowy Ethernet, dwa złącza USB 2.0 i dwa złącza graficzne DVI-I oraz DisplayPort. Na samej górze znajdują się dwie zaślepki na złącza antenowe RP-SMA, obecne w wersjach z kartą Wi-Fi. W tym miejscu warto wspomnieć, że w modelu D90Q na tylnej ściance znajdują się dodatkowe dwa porty USB 3.0. Do środka można zajrzeć po odkręceniu trzech śrubek na dłuższym boku tylnej ścianki. Pod plastikowym boczkiem znajduje się boczek metalowy, który może, ale nie musi, być przekręcony kolejnymi śrubkami. Mój egzemplarz miał ten element po prostu wsunięty, nie przekręcony. Odsuwając metalowy bok obudowy, trzeba uważać na przewód głośniczka, bo szkoda byłoby go urwać. Od spodu przyklejone są dwa termopady, które mają odbierać ciepło z radiatora, ale coś mi się zdaje, że ich skuteczność po kilku demontażach będzie oscylować gdzieś wokół zera. Pod radiatorem najczęściej znajduje się dwurdzeniowy procesor AMD GT48E, taktowany zegarem 1,4 GHz, wraz z Radeonem HD6250. Tak będzie w każdym modelu DX0 z literką D na końcu. Natomiast w D90Q zamontowany jest czterordzeniowy procesor AMD o bliżej nieokreślonej nazwie, taktowany zegarem 1,5 GHz oraz Radeon HD8000. Warto pamiętać, że tak jak wspomniałem wcześniej, wersja z czterordzeniowym procesorem oferuje dodatkowe dwa porty USB 3.0. Po prawej stronie od radiatora znajduje się jeden slot na pamięć SODIMM DDR3, w którym można zastosować zarówno zwykłe DDR3, jak i DDR3 Low Voltage. W moim egzemplarzu zainstalowana była 2-gigowa kość APASER PC3 10600 CL9. Według dokumentacji można wrzucić tutaj 4 GB RAMu, ale mój egzemplarz poprawnie wykrył i pracował z jedną 8-gigabajtową kością Hynix PC3L 12800S. I jak to mawiają korporacyjni informatycy, u mnie działa. Wymiana kości jest jednak dość upierdliwa, ponieważ wymaga odkręcenia czterech śrubek oraz wyjęcia płytki z przednimi interfejsami i szczerze mówiąc jest to po prostu naprawdę niewygodne. Na dole po środku umieszczono standardowe 22-pinowe gniazdo SATA, widoczne w systemie jako SATA 0. I pomimo iż jest tutaj mniej miejsca niż w terminalach ZX0, to wciąż mieści się tutaj 120-GB dysk GoodRAM CL100, który został pozbawiony obudowy. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o co chodzi z tym dyskiem, zapraszam do filmu o terminalu Z90S, w którym pokazałem skąd wziąłem tę płytkę. Link pojawił się właśnie w prawym górnym rogu ekranu. Obok, po lewej, znajduje się gniazdo Mini PCI Express, w którym można zainstalować na przykład kartę Wi-Fi. I na koniec, w mojej opinii najważniejsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, jeśli zdecydujesz się na zakup tego terminala. Tuż obok radiatora znajduje się 7-pinowe gniazdo SATA. Ale uwaga, jest ono wlutowane w modelach D00D, D50D oraz D90D i D90Q. Drugiego złącza SATA nie ma w najpopularniejszych i najbardziej dostępnych modelach D10D. Dlatego jeśli zależy Ci na podłączeniu dwóch dysków,
to koniecznie zwróć uwagę na opis urządzenia, zamieszczone zdjęcia, a nawet dopytaj, bo niestety, ale jakość opisów naszych sprzedawców jest po prostu słaba. Wrzucają oni w opis cokolwiek, co wygląda na poprawne, bez dokładnej weryfikacji, co tak naprawdę sprzedają. Na dolnej krawędzi znajduje się złącze zasilania dysku, opisane jako CN1700. Żeby wykorzystać te gniazda, najlepiej zaopatrzyć się w kabelek dedykowany terminalom WISE. Na znanym portalu aukcyjnym można znaleźć zestawy kabelek plus szyny do montażu dysku. I tutaj kolejna niespodzianka. Te szyny, które do tej pory widziałem, pasują tylko do terminali z serii ZX0, a do DX0 niestety nie. Oczywiście z opisu to nie wynika, także sami wiecie. I to tyle jeśli chodzi o bebechy. Zakładając metalową obudowę, pamiętaj o podłączeniu głośniczka. System sam w sobie nie jest zupełnie zamknięty i pozwala na jakąś rozbudowę. Patrząc na mój egzemplarz, na pewno na plus można zaliczyć dwa porty SATA. Trochę boli tylko jedno gniazdo na pamięć RAM i brak USB 3.0, chociaż powiedzmy sobie szczerze, dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 1,4 GHz szału nie robi i może ograniczać. Za to wszystko wynagradza cena, zdecydowanie poniżej 100 zł bez dysku, ale z zasilaczem w zestawie. Żeby wejść do BIOS-u, należy przytrzymać klawisz Delete podczas uruchamiania komputera. Domyślnym hasłem dla terminali WISE DX0 jest słowo Fireport z dużego F. W moim terminalu znajduje się BIOS w wersji 3.0e z lipca 2013 roku i wygląda on praktycznie tak samo jak w terminalach ZX0. W pierwszej zakładce poza informacją o konfiguracji sprzętowej mogę zmienić ustawienia czasu i daty. W zakładce Advanced jest sporo opcji, a z tych ważniejszych to na pewno warto przestawić tryb SATA z ID na AHCI. Power Loss Recovery Option określa zachowanie terminala po zaniku zasilania. Dla ważnych usług warto tutaj zostawić opcję Always On, która spowoduje, że terminal zawsze będzie włączony. W menu Auto Power On można skonfigurować automagiczne włączanie zgodnie z prostym harmonogramem. Frame Buffer Size określa, ile RAMu zostanie przedzielone dla karty graficznej. Jeśli planujesz używać terminala jako serwera bez monitora, to najlepiej będzie ustawić tutaj minimalną wartość, dzięki czemu system dostanie więcej RAMu do pracy. Następne opcje same dość dobrze się opisują. Trzeba tylko pamiętać, żeby Boot from USB było aktywne, bo domyślnie ta opcja jest wyłączona. Aktywna opcja Pop-up Menu pozwala podczas startu wybrać źródło bootowania z menu, które można wywołać naciskając klawisz P. W zakładce Power Management nic nie zaskakuje, można tutaj włączyć ACPI i wybudzanie przez LAN. Zakładka Security pozwala włączyć obsługę TPM i zmienić lub usunąć hasło do BIOS-u. W zakładce Boot przesuwam start sieci na sam dół, a USB HDD na samą górę. W zakładce Exit nie ma żadnych niespodzianek, zapisuję konfigurację i restartuję system. Pora na instalację systemu. Wcześniej pobrałem najnowszego Debiana w wersji NetInstall i zapisałem go na pendrive'ie za pomocą programu Balena Etcher. Z tak przygotowanego pendrive'a odpala się instalator, który pobierze wymagane pakiety z sieci, dlatego nie zapomnij o podłączeniu kabla Ethernet. Będę instalował minimalną wersję systemu bez środowiska graficznego, która świetnie nada się na jakiś mały domowy serwerek. Wynika to z faktu, iż ten terminal wydajnością nie grzeszy i o ile środowisko graficzne się odpala, to już praca na nim jest po prostu orką na ugorze. Dwa rdzenie po niecałe 1,5 GHz to jednak zdecydowanie za mało. Przy tej okazji chcę dodać kilka słów o UEFI, instalacji różnych systemów operacyjnych i ich problemach z startem z dysku. Mój terminal posiada stosunkowo stary BIOS w wersji 3.0e z 2013 roku i sprawdziłem na nim kilka Linuxów, a każdy ruszył bez żadnego problemu. Konkretnie to z dysku odpalił się Debian, Ubuntu Mate, Fedora Workstation i Manjaro. Zainstalowałem nawet naraz i Debiana i Ubuntu Mate, wszystko zadziałało jak należy, partycja EFI została utworzona, a grup bez problemu ogarnął multiboota. Z tego co udało mi się znaleźć w internetach o problemach ze startem Linuxa na starszych terminalach WISE, to sprawa dotyczyła bootloadera Group 2, który nie radził sobie z najwyraźniej nie do końca poprawną implementacją EFI w terminalach WISE. Do tego możemy śmiało założyć, że producent nie będzie łatał już urządzeń sprzed ponad 10 lat. Wnioskuję, że albo w najnowszych dystrybucjach, które sprawdzałem, grup już jest poprawiony pod tym względem, albo ja mam jakieś niesamowite szczęście, skoro i na WISE-ach ZX0 i DX0 udało mi się bez problemu zainstalować kilka Linuxów. Jutro puszczę sobie lotto. Jak wygram, to znaczy, że mam szczęście, a problem wciąż istnieje. Jakby co, to dam znać. Jeśli jednak napotkasz ten problem i chciałbyś z nim walczyć,
to z tego co udało mi się ustalić, jakiś błąd ma miejsce w trakcie dodawania wpisów EFI w grupie podczas instalacji. W opisie podlinkowałem dość ciekawy film na temat tego terminala, w którym autor opisuje swoje przemyślenia dotyczące tego problemu i jak go potencjalnie rozwiązać. Ok, w tak zwanym międzyczasie Debian się zainstalował i jak widać działa. Taki system spokojnie poradzi sobie z różnymi usługami typu Domotic, Home Assistant, PyHole czy proste domowe NAS. Można też postawić na takim terminalu serwer www, czy nawet jakąś bazę danych dla domowych czujników IoT. Z kronikarskiego obowiązku wspomnę, że w trakcie bezczynności mój Wise D90D pobiera niecałe 9 W energii, a przy pełnym obciążeniu pobór energii dochodzi do 16,5 W. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na tym kanale. Dlatego warto kliknąć przycisk subskrypcji z dzwonkiem. Dzięki temu nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!